To zdewastowane ogrodzenie okalało niegdyś jeden z najpiękniejszych obiektów Elbląga. Perełkę, z której byli dumni Elblążani i z której kilka pokoleń Elblążan korzystało. I o której było głośno w całej Europie. Mówię o basenie odkrytym przy ulicy Spacerowej. Ta mała dżungla to był kiedyś dobrze utrzymany trawnik, na którym odpoczywali Elblążanie opalając się. Ale chcę Państwu pokazać, w jakim stanie znajdują się dzisiaj toalety. Pamiętają Państwo? Tutaj był kiedyś pomost, z którego skakaliśmy do wody, często na główkę. A na tamtym brzegu kilka trampolin. Ten basen wybudowano w 1934 roku. Był czynny nieprzerwanie w sezonie letnim do połowy lipca 2011 roku. W latach świetności korzystało z niego dziennie około 10 tysięcy Elblążan. Po raz pierwszy w historii basen zamknięto za prezydentury Grzegorza Nowaczyka. Mam pytania do czterech panów. Przewodniczącego Rady ostatniej kadencji Jerzego Wcisły i trzech wiceprzewodniczących. Henryka Chorwaczewskiego, Piotra Nieczuj-Ostrowskiego i Jerzego Wilka. Dlaczego dopuściliście panowie do zamknięcia tego basenu? I co zrobiliście, aby nie dopuścić do jego dewastacji? Nie wszystkich Elblążan stać, aby na wczasy wyjeżdżać w odległe rejony kraju, czy też za granicę. Wielu, tak jak to przez lata bywało, chętnie wypoczywałoby tutaj. Nazywam się Sławomir Malinowski. Kandyduję z listy numer 3 w okręgu numer 3 z pozycji numer 1. Będę się starał i zrobię wszystko, aby tego typu historie nigdy więcej się nie powtórzyły. Proszę o Państwa poparcie.